zresztą, panem Kosackim. Dzięki bardzo. Ładnie? Bardzo ładnie. Proszę Państwa, z wielką radością i przyjemnością zapraszam, że drugie miejsce w klasie powyżej czarnej zajął Roman. W klasie powyżej 4 kg główną nagrodę Kuba Starosty Tarnowskiego Mieczysława Klasa zdobył po chwilach niewolności. Nalewa się od góry. Już zdjęcie zrobiono? Teraz powie coś więcej. Coś o sobie? Coś o sobie. Dzień. Kolega czytał o instrukcji obsługi, ale tam się nalewa od góry. No, a my pijemy na następnych zawodach. Dobra. Kolega. Miałem powiedzieć coś więcej. Coś więcej dziękuję. Gratuluję kolego Tomasza. Który polownik się najbardziej napracował? Wszystkie! Ale najbardziej który? Który tak, że aż mógł te żyły, które wyszły. Prawda, bo to widzicie, jak ten walca jechał po kolegu na Gaskowie, to się wiecił tego pałka i tak się czynił, czynił. Tak, no to żyły, to wyszły, to się czynię. I na stacji dzieciakowie dołączyło się 4 turystki zagraniczne i pytałem się, walca, co my się tak trzymacie? Byście się boli, co, albo jak? Oj no, tak jak ostatnio rozjechał ten kontakt, którego nie został. Prawie jak najlepszy. To będzie najlepszy, tak mi się gadzić za to. Jak ja cię go Trzymamy cię za słowo. Jest zdjęcie zrobione. Ze wskazaniem. Zdjęcie zrobione, tak mówię. To jest. Tu reszty są takie różne nagrody, które musimy za dzieci wziąć, zabrać do domu, powiesić na ścianie, albo na fortepianie postawić. Na ścianie? Na kominku. Jeszcze chciałem powiedzieć dwa słowa. Chciałem zaprosić wszystkich do nas, do Kraśnika na 11-12 sierpnia na takie spotkanko, polatać, polatać. No i przyjemny spędzić czas. Jedna rzecz jeszcze, media, które są tu reprezentowane przez koleżankę Justynę. Halo, chwila, ten z pierwszym miejscem, nie? Media, które są przez Justynę reprezentowane, mogą udostępnić do użytku własnego pliki dźwiękowe, które były komponowane tutaj w ciągu tych kilku dni. Oczywiście bez prawa publikacji, ale możecie sobie to ewentualnie od Justyny ściągnąć. Do archiwum własnego. Do archiwum własnego. Proszę Justynie podać adresy mailowe albo adresy jakieś korespondencyjne, żeby mogła to wysłać. Tak, jeszcze jeden komunikat. Zawody wody czy w Turowie są w sierpniu 18-19. Zapraszamy wszystkich. Będzie pokaźnie, tak jest. Tak, ale jest. Później znowu będzie gdzieś tam na górę, a także jest do wyboru. Ale zapraszamy do nas. Będziemy się na pewno holować. A jakby były warunki takie, żeby się dało latać z win na przez niwę,
na zboczu parowody też się podczerapki. Dobrze by było się też... Ale koszulka jest fajna. Zaraz jeszcze zapomnę? To zależy od pogody. Zapraszam. Ale to nie był dawno w Tarnowie. Kolego z Gdańska. Bardzo proszę, gdzie on jest? Koledzy modelarze, ja jako, że pilnowałem spraw technicznych tych zawodów, więc chciałem powiedzieć to, co żeśmy ustalili wieczorem przy ognisku, w miłej atmosferze. Tego już nikt nie pamięta. Będziemy próbować to wdrożyć w życie. Zrobimy jeden ogólnopolski regulamin taki, żeby nam wszystkim odpowiadał, żeby w całej Polsce, jeżeli ktoś z nas będzie na zawody, żeby to wyglądało jednakowo. Z waszej strony nie wpłynęły żadne protesty podczas rozgrywania tych zawodów, za co dziękuję. No i zapraszam za rok. Krzysiu, może ty coś z ramienia Artur Team Polak. Chciałem podziękować kolegom tutaj z Nowego Sącza, którzy byli prekursorami w naszym kraju tego, co my podłapaliśmy i ciągniemy to dalej i staramy się na wszelkie możliwe sposoby jeżdżąc po Polsce popularyzować. Tak i w tym roku mam nadzieję, że właśnie się spotkamy już i będziemy mogli wspólnie polatać w Nowym Sączu. I na przyszły rok myślę, że uda nam się ustalić jakieś takie tournée po Polsce, gdzie już skupimy się na imprezach typowo szybowcowych, tak? Już będzie nas troszeczkę mniej na piknikach ogólnych, ale będziemy, żeby zachęcać tych, którzy są nieprzekonani, którzy się boją, którym wydaje się, że to holowanie jest takie strasznie trudne. Tak nie jest. Jest to bardzo fajna, przyjemna sprawa, kiedy razem ze sobą współpracujemy, kiedy pilot szybowca potrzebuje tego pilota holownika i na odwrót. Bawimy się razem, to jest wspólna zabawa. Regulamin, tak jak tutaj Janusz mówił, już staramy się uzgodnić, tak żeby był jednakowy wszędzie. Może zrobimy jakieś mistrzostwa, tak? Czyli zbierzemy tą punktację z tych wszystkich imprez, które zrobimy. Tak i Puchar Polski zrobimy. No to niestety poza ramieniem aeroklubu, gdzie takiej dziedziny na razie nie ma. To nie jedziemy w koszty. Dziękuję wszystkim. Trzeba powinno podziękować żonom modelarzom, które po pierwsze znoszą to, że ich nie ma. Nie wiedzą, co oni robią na tym zielonym lotnisku całymi dniami. I za to, że ich w końcu tutaj puściły. Dziękuję wam, panie ślicznie. I za to, że niektóre z was przyjechały tutaj tyle kilometrów i wspierały moralnie i fizycznie. Dziękuję bardzo. Wszyscy ci państwo, którzy mają puchary, dyplomy, zapraszam na zielone z jakimś fajnym motywem do słońca, tak, do słońca. Na karę na słońce. 5 minut na fotoreporterów.